Magiczne przesłanie od wróżek. Dajmy przemówić kartom anielskim. Zobaczmy, co anioły powiedzą nam na ten właśnie tydzień. Witam serdecznie wszystkich w poniedziałek, w ostatni dzień miesiąca lutego. Jutro zaczynamy już miesiąc marzec. I zobaczmy, kochani, co na ten tydzień, na początek marca, powiedzą nam anioły, jaką wskazówkę dla nas mają w tym ciężkim czasie. Turbulencje, niespokojny czas dla wszystkich. Pomimo to należy zostać opanowanym i spokojnym. Zobaczmy, co do tego dodadzą anioły. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, subskrybentów na moim kanale i w poniedziałek jak zwykle robię karty anielskie. Jeśli nie jesteś jeszcze subskrybentem, zasubskrybuj koniecznie z dzwoneczkiem u góry mój kanał. Wtedy dostaniesz powiadomienia od YouTube'a o wszystkich filmikach z premierkami, z różnymi wróżbami, rozkładami kart na tydzień, na pełnię księżyca, na nów księżyca, rozkładami Tarota i Lenormanda na tematy miłosne, horoskopy i wszelakie rozmaite różne tematy. Zapraszam do subskrypcji. Również proszę o lajki, komentarze. Na wróżby indywidualne zapraszam Was poprzez e-mail. Napiszcie do mnie e-mail. I ja napiszę Wam, jakie są warunki wróżb indywidualnych. Indywidualne wróżby są oczywiście Wasze osobiste, opierają się dlatego na Waszych datach urodzenia, Waszych zdjęciach, Waszego partnera również zdjęciach i dacie urodzenia oraz na konkretnych pytaniach o jakimś problemie. Zapraszam na wróżby indywidualne. Teraz zobaczmy, jaką kartę wylosowałam, to znaczy jaka karta mi przy losowaniu, przy tasowaniu kart, przepraszam, przy tasowaniu, czyszczeniu kart i tasowaniu, jaka karta mi wypadła z tego pliku kart. Widzimy tutaj siedzącego anioła w pięknym ogrodzie na łące wśród kwiatów. I mnóstwo zajączków wokół tego aniołka. Pełno zwierząt, to znaczy fauna i flora. Fauna i flora otaczają tego aniołka. Piękne kolory niebieskie, różowe, zielone. Karta ta nazywa się duchowy przewodnik. Twoje życiowe cele są związane z przekazywaniem wiedzy o uzdrawianiu i duchowości. Wow! Czyli jeśli masz jakieś talenty, to powinieneś je wykorzystać, by przekazywać wiedzę o uzdrawianiu i duchowości dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia. Zobaczmy, kochani, co mówi książeczka dr Doreen Virtue na temat tej właśnie karty. Duchowy przewodnik. Twoje życiowe cele są związane z przekazywaniem wiedzy o uzdrawianiu i duchowości. Pytałeś o cel swojego życia i karierę zawodową, jaką powinieneś wybrać. Ta karta wskazuje, że jesteś urodzonym nauczycielem, który udziela porad i przekazuje wiedzę nieznajomym przyjaciołom i członkom rodziny. Warto, byś wykorzystał Twoje naturalne zdolności w zakresie doradzania i nauczania, zajmując się tym zawodowo. Na początek pomyśl o pracy dorywczej, by stopniowo przejść na cały etat.
Jeśli czujesz, że potrzebujesz dodatkowego udoskonalania się, udoskonalania swoich umiejętności poprzez różnego rodzaju szkolenia, zaufaj swojej intuicji. Poproś wróżki, by pomogły Ci znaleźć odpowiedni kurs, a także znaleźć źródło jego sfinansowania. A one otworzą przed Tobą najróżniejsze drzwi. Dodatkowe znaczenie tej karty. Zastanów się nad karierą doradcy lub psychologa. Zajmij się pisaniem artykułów prasowych lub książek i wysyłaj je do wydawców. Przesłanie tej karty dotyczące duchowego przewodnictwa potwierdza siłę Twojej intuicji. Zajmij się prowadzeniem kursów i szkoleń. Zacznij pobierać pieniądze za udzielanie porad lub seanse uzdrowicielskie. Czyli wykorzystaj swoje talenty, jeśli masz jakiś talent, jakiś dar do uzdrawiania ludzi w jakikolwiek sposób. Rady, porady, wsparcie. Ludzie w tym ciężkim czasie szczególnie, gdzie 2 lata trwała korona, teraz zaczyna się wojna na Ukrainie. Ludzie potrzebują wsparcia, pomocy psychicznej, emocjonalnej, duchowej. Zobaczmy teraz, kochani, klucze anielskie. Znajdź swoją wewnętrzną równowagę. Czyli balans, harmonia, równowaga, która pozwoli Ci w tym trudnym czasie pełnego niepokoju przetrwać i być szczęśliwym pomimo to wszystko. Zobaczmy inne klucze anielskie. Żyj radośnie. Oczywiście jest to trudne w dzisiejszych czasach, gdy słyszymy tyle niepokojących informacji. Pomimo to znaleźć proszę jakąś iskierkę nadziei, radość. Dziękuj za dobro i pomnażaj je. Czyli dziękuj za wszystko, co pozytywne wydarza się w Twoim życiu i za dobro Twoich znajomych, rodziny, przyjaciół. Bądź wdzięczny. To chce powiedzieć Ci ta karta. Takie wskazówki anielskie są na dzisiaj. Życzę Państwu pięknego tygodnia i pomimo tych wszystkich złych medialnych informacji proszę zachować spokój, równowagę, balans i radość, wewnętrzną radość. Nie popadać proszę w smutek, w żałobę, w rozpacz, w panikę, tylko proszę zachować spokój wewnętrzny. Życzę Wam pięknego tygodnia i do usłyszenia już wkrótce.